Dobra, eloro, witam w kolejnym odcinku z Rage'a 2. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, komentowania, też do linku w opisie do Twitchu i do Discorda. Dobra, lecimy. Pojechałem do tego, Poprzejechałem do meteoru. O kurwa. Żeby sprawdzić sobie, co robi, o co chodzi z meteorem. Powinniście się boić. O kurwa! A zajebisty tor. Nie wiem, co zajmie. Nie wiedziałem, że to będzie coś takiego. Ale spoko. Najgorsze jest to zbieranie. Kurwa. No, lokacja zrobiona. Dobra, auto gdzie? Tam. O, jeszcze tam parfio do gwiazd. Ale to tyle. Dobra, ja mówię to tak, teraz lecimy. No do marszala. Dobra, i jak... A, to nie jest daleko. Teraz to nie będę przerywał. No to samo po prostu zrobić nawet. Nie, jednak trzeba dalej. Osiągnięto cel. Marszał, jestem już Gunbarem. Kupię samochodowy, Świetnie, spotkajmy się w zbrojowni. Jest kupię samochodowy. Podejdź albo odejdź. To warsztat Lowhand, a ja jestem Helga. Nie pamiętam imion, więc nie musisz podawać swojego. Dobra, żadnych zwrotów. Nie wiem, gdzie jest ten kupy samochodowy. Kurde, nie da się przeskoczyć. Ja gubię się aż. Tak zapierdzielam. Witaj. Co tam dla mnie masz, Marshal? Możemy zaczynać? Działa jak cholerne marzenie. Dzięki tobie i poświęceniu Gulo. Mamy w pełni funkcjonalny, gotów do akcji zakłócacz. Dalej, bierz go. To twój nowy, najlepszy przyjaciel. To cacko zabezpieczy cię przed działaniem każdej technologii, którą władza spróbuje uszkodzić twoje systemy. Uwierz mi, przyda się. Ale, i to bardzo ważne ale, wciąż brakuje dwóch elementów układanki. Jeden jest w rękach Lusum Hagar z Wellspring. Drugi ma doktor Kwasir. Zdobądź je wszystkie, a sztylet będzie gotowy, by ranić. Dobra, robi się. To tyle? Ej, mam coś do jebania od ciebie? Już cię wszystko jeb... Już cię wszystkiego okradłem. Chyba wszystkiego, dobra. Dobra, ogień to da. To słowa polecimy do doktora Kwasiera i się widzimy u doktora Kwasiera. Yo. Witam was po krótkiej przerwie, jesteśmy u doktora Kwasiera. Kwasir jest taki kwaśny, że ja pierdzielę. O. A, to obiekt straszny!
Myślałem, że potrzebuje pan tylko superkomputera z Eko 15. Ukończyłem sekwencjonowanie serum. Będzie już działało. Ono nie wie jednak, nad czym ma pracować. Muszę je zaprogramować, używając DNA należącego do generała Crossa. Niech no zgadnę. Znajdę je w silnie ufortyfikowanej bazie wypełnionej szalonymi mordercami. A, i tylko ja mogę je zdobyć. No, tak, tak. Zgadza się. Umiesz czytać w myślach, co? Nie, po prostu dostrzegam wzorzec. To zabawne. Potrzebne DNA znajduje się w starej stacji badań genetycznych władzy, w której podły doktor Bendros przeprowadzał okrutne eksperymenty. Przechowywali tam DNA wszystkich z władzy, w tym Crossa. Z pewnością odzyskali ten obiekt, by prowadzić tam projekty. Pewnie da się jednak, jak to mawiasz, wbić się tam używając siły. Tym się zajmuję. Wbijaniem się. Tak, wiem. Dlatego doskonale się nadasz. Masz wprawę we wbijaniu się. Wiedział pan, że to... Tak. Do widzenia. Ja pierdolę. Pożegnaj się grzecznie, kulasie. Już mnie chuj strzeli. Dobra, gdzie to jest? Aha. Dobra, zobaczymy się, nie wiem, tak za parę minut. Parę minut za nie dojechanie i napierdzielać trzeba będzie się, dobra. Zaraz będę. Dobra, witam was po przerwie. Pora się nadoptać. Jestem w środku. Cudownie. Poszukaj zatem banków DNA. I może mieszkańców Fineland. Może. Kurwa macie, przejebane mamy. Ale kto od razu to, ale zajebiście to wygląda. Chyba zmienię strony. Nadpady. Dobra. Usilnie. Lewo czy prawo, kurwa? To jest pytanie. A, jeden chuj. Nie wiem, to trzeba iść, czy to jest jak to dziki. Co? Uuu.
Doktorze, znalazłem ich, tak jak pan mówił. Jest tu grupa ludzi z Vajna. Żyją. Tak, podejrzewałem, że mogą tam być. Ich biomasa jest używana w projekcie Długowieczność. Wydostań ich stamtąd. Jeśli nie zdołasz, zabij ich niczym bydło. Są zbyt cenni dla naszego wroga. Naprawdę myśli pan, że tak zrobię? Dość pan głupi jak na supernaukowca. Halo? Halo? Przerywa cię! Jeśli nie zdołasz ich ocalić, zabij ich! Halo? Jakiś strażnik! Bardzo żywy! Tak jest! Przybyli strażnicy! A tu! Pierdolę. O nie, jednak nie pierdolę. Uruchomiono procedurę ochrony Gamma 2. Proszę czekać. Kurwa! Kurwa mać. Chyba naraz za dużo ten wcześniej zużyłem ty, jak się nazywa, do leczenia. Proszę czekać.
O, kurde, ale skupienie poszło. No zawsze im łby wybuchają. Mogę stąd iść? Przydałoby się jakiś infuzjer zdrowia. Ale jakiś panel. A tu jest. Nie zauważyłem. Dajcie mi jakiś impuls zdrowia, bo to jest za pierdzielne. Nie wyścisz ze mnie prądu, jak z akumulatora. Jest tu ktoś? Hej! Wydostanę cię stąd. Dawać mi ten. O, w końcu! Jak człowiek rozenek. Hej! Ty należysz do strażników? Tak, zgadza się. Co wam zrobili? Zabierali nas. Jednego po drugim. Za czerwone drzwi. Boże, ja jestem następny. Co jest za drzwiami? Zabierają ich przez czerwone drzwi. Zabierają wszystkich. I nikt nie wraca. Nikt. Uciekaj stąd. Idź drogą, którą przyszedłem. Jestem tu, by to wszystko skończyć. Może załapię się na przejażdżkę tym śmiesznym czymś. To jedziemy. No nie mogę się w ogóle obracać. A ta władza bardzo dobrze wyposażona jest, muszę powiedzieć. Doktorze, widzę bardzo niepokojące rzeczy. To chyba tutaj tworzą te klony, o których mówiłeś. Projekt długowieczność. Tak, moje założenia znów były słuszne. Musisz poszukać próbki DNA kochanego generała i przynieść ją mnie, a wtedy położę kres całemu temu ohydztwu. Wchodzę do środka, by je znaleźć. Tak. Ale jest taki problem. Nie mam amunicji. Szczenie bezsensownie przygarnięte przez Erwinę Brawley. Jej szybka śmierć zostawiła wielki niedosyt. Ale z tobą nie będę się śpieszył. Do końca będę się rozkoszował twoim bólem. Świetnie, to chodź. Wpadaj!
kurwa. Cholera, nie da się. Mam za mało zdrowia. Pada śmierć. W końcu! Cóż, nie śpieszyło ci się, miałem sporo czasu. Bezużyteczne szczenie. Umieram i budzę się na nowo. Moje plany, kolejny krok ku realizacji. Witaj! Na tym świecie nowa istota. Ty i ja spotkamy się ponownie. Przyniesiemy jego łeb. Mam wystarczająco dużą próbkę DNA. Niosę ją do pana. Nieźle, jak dla mnie spoko. Nie mogę się doczekać, aż położę na niej łapę. Dobra, to ja będę spadał. Widzimy się w następnym odcinku i lecę montować. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!